Kolcze to taka malutka miejscowość, która jest we wszystkich przewodnikach jako miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć, więc przyjechaliśmy. Nie wiem jak wy, ale ja to lubię wszystko na mapce, bo lubię sobie popatrzeć, gdzie jestem, gdzie jechać dalej, opracować sobie trasę. Naszą podróż i zwiedzanie Albanii zaczęliśmy tutaj na północy, w miejscowości Velipoja. No, nie polecamy, więc szybko żeśmy się przenieśli do bardzo reklamowanej miejscowości Jures, która okazała się kompletną klapą. No, nie było może tak źle, ale nie było też dobrze, więc szybko przenieśliśmy się do Tirany, tak z takiej czystej ciekawości, no jest jak jest. Jak nie macie dużo czasu, to szkoda tam zaglądać, aczkolwiek miejscówkę mieliśmy tam dobrą. Później pojechaliśmy nad jezioro Ohrid. Ohrydzkie jezioro jest naprawdę fantastyczne i koniecznie trzeba zobaczyć, jeżeli macie na to czas. Miejscowość Pogradeć, taka typowa albańska miejscowość. Jest mnóstwo miejsc do biwakowania, są też płatne parkingi, takie campingi. Po 10 euro widzieliśmy tutaj wzdłuż jeziora, pełno ich jest i mnóstwo miejsc do spania na dziko. Stąd ruszyliśmy nad kolejne jezioro, jezioro Prespa, które po prostu dla nas było strzałem w dziesiątkę. No niekoniecznie może się tam każdemu podobać. Jest to naprawdę Albania w czystym wydaniu. Wieś zabita dechami. Nie widzieliśmy żywej duszy nieraz przez cały dzień, albo tylko osoby, które wypasają kozy, owce, krowy i takie rzeczy. Więc jak lubicie takie klimaty, to będziecie się tam czuli jak w raju. Stąd mamy rzut beretem do miejscowości Korcza. Albańczycy mówią Korcze i ta miejscowość została nam polecona przez lokalnych mieszkańców, więc stwierdziliśmy, że koniecznie trzeba tam pojechać i zobaczyć, więc pokażemy, co zobaczyliśmy. To taka malutka miejscowość, która jest we wszystkich przewodnikach jako miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć, więc przyjechaliśmy. Stary Bazar to taka część miasta, gdzie jakby czas zatrzymał się w miejscu, jakbyśmy cofnęli się w czasie dosłownie. Stare, fajne, malutkie uliczki, nie ma tutaj ruchu drogowego, nie można wjechać samochodem, więc się tylko wszędzie spaceruje. Jest, chciałabym powiedzieć, cicho i spokojnie, ale gra muzyka z barów i restauracji, których jest tutaj pod dostatkiem, więc nie jest aż tak cicho. Natomiast zadziwiło mnie, że tak wiele sklepów jest zamkniętych, wręcz całe uliczki są po prostu zamknięte i nie wiem, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ta część miasta przegrała z nowoczesną częścią miasta, która tętni życiem. Tam są duże sklepy, no tak jak w każdym dużym mieście.